Cześć, tutaj Denis, witajcie na moim kanale. W tym filmie zobaczymy sobie szybko, co nowego w szóstej już deweloperskiej oraz piątej publicznej becie iOS oraz iPadOS 13. Zapraszam. W App Store mamy teraz nowy ekran powitalny, który informuje nas o Apple Arcade oraz o tym, że aktualizacje aplikacji są teraz po naciśnięciu w nasze zdjęcie profilowe. To samo po wejściu w zdjęcia. Mamy nowy ekran powitalny, jak działają zdjęcia oraz jakie są nowe funkcje w aplikacji zdjęcia. O tych wszystkich funkcjach mówiłem we wcześniejszych betach. Zobaczcie sobie poprzednie filmy. Tło folderów teraz jest nieco inaczej dostosowane, bardziej zlewa się z tłem, chociaż na tej tapecie, którą mam ustawioną, nie jest to tak widoczne, ale widoczne jest, że tło tych folderów jest jednak nieco inne niż było to w poprzedniej becie. Tutaj mamy nową funkcję, nie wiem, czy to jest błąd, czy ta funkcja zostanie już na stałe. Jeżeli pacniemy trzema palcami w ekran, to pojawi nam się nowe menu do wycinania, wklejania, kopiowania, przesuwania. Tak to wygląda. Nie jestem pewien, czy coś tu będzie z tego działać. Zobaczmy sobie może coś. Klikniemy trzema palcami i możemy skopiować to na przykład. Zobaczymy, czy to się zachowa. Ciekawe. Znaczek LTE wrócił do tego z poprzedniej bety oraz do tego, jak wyglądał w iOS 12, czyli teraz LTE jest dużo mniejsze. W poprzedniej becie było to nieco większe. Wskaźnik głośności znowu ma 16 poziomów, a nie 34 jak w poprzedniej becie. Dużo wygodniejsze, bo nie trzeba aż tyle klikać, a poza tym przecież można sobie zmienić głośność palcem. Nie trzeba używać przycisków. Control Center dostał nową opcję. Możemy teraz ustawić sobie osobny przycisk do włączania Dark Mode. Czyli już nie tylko uruchamiamy Dark Mode poprzez wejście w jasność i kliknięcie tutaj, ale możemy również mieć osobną ikonkę tutaj i szybko zmienić sobie tryb jasny albo tryb ciemny. W Safari, jeżeli przytrzymamy na link, to możemy ustawić sobie, czy po przytrzymaniu na linku wyświetla nam się podgląd tej strony, którą chcemy, która jest pod linkiem, lub możemy schować to, co jest pod linkiem i po kliknięciu mamy tylko sam link oraz tytuł bez załadowanej strony. Przyznam szczerze, że jest mi to chyba obojętne, ale może ktoś chce ukrywać to, co się pokazuje pod linkiem, nie wiem. W każdym razie jest taka opcja. Jak widzicie, mimo że to już jest szósta beta iOS 13, to wciąż są widoczne zmiany. Apple wciąż dopieszcza wersję 13 iOS oraz iPadOS. Jeżeli jesteście ciekawi wszystkich zmian, jakie znajdziemy w iOS 13 już jesienią, koniecznie zostawcie suba na moim kanale, zrobiłem o tym osobny film. Przedstawiłem moim zdaniem najciekawsze zmiany, jakie tam znajdziemy. Z kolei, jeżeli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw przy nim łapkę w górę. Na moim kanale znajdziesz również inne filmy o Apple. W tym filmie to już wszystko, do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!